Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu instrumenty, które widzimy na ekranie. WIG 20 mocno w górę, a w Ameryce wychodzimy z RGR-a dołem. I co to może oznaczać? To jest sekwencja wzrostowa od października na Nasdaqu. W tym miejscu doszło do przekroczenia średniej o ten odcinek. Zatem możemy powiedzieć, że jeżeli Nasdaq spadnie poniżej 17,356, to momentum wzrostowe trwające od października zostanie załamane. Na ten moment pozycje spekulacyjne są poza rynkiem. Powrót na długie powyżej 17,716. Zakładamy, że mamy jeszcze do czynienia z korektą ABC. Na S&P 500 mocno obserwujemy poziom 5005. W przypadku spadków mocne wsparcie w przedziale 4925-4936. Do mocnej strefy zbliża się WIG 20 i normalnie ta strefa jest bardzo ważna. Natomiast nie możemy zapominać o strefie różowej. To przedział 2595-2641. Dlaczego strefa różowa jest tak istotna? A z tego prostego powodu, że w historii tylko praktycznie raz w hossie budowlanej opuściliśmy strefę różową. W pozostałych przypadkach zawsze nas blokowała. Zatem możemy przyjąć, że przedział 2595-2641 jest oporem ważniejszym. Stop loss dla aktualnej pozycji na WIG 20 znajduje się na poziomie 2337. Na WIG-u banki doszliśmy do projektowanej strefy momentum. Jest to poziom 12369. Dojście do projektowanej strefy momentum mówi nam, że rynek w tej chwili jest bardziej poddatny na retest. Jeżeli chodzi o spółki, pojawiła się obrona na OND. Mamy retest. Zaczyna rosnąć BOŚ. Inwestorzy stwierdzili, skoro wszystkie inne banki są dużo wyżej, to może i BOŚ wzrośnie. Na co liczą? Liczą, że to jest RGR. A minimalny z niego zasięg to 31. Zatem, skoro od cen dzisiejszych to jest 100%, to chętnie próbują. BOŚ miał już jedną nieudaną próbę kupna w 2021 roku. I teraz, 3 lata później, wszedł kolejny sygnał kupna. Ten sygnał kupna odwraca sygnał sprzedaży z 2011 roku. Później, przez 10 lat, żadnego sygnału kupna nie było. I na zakończenie motto dnia, wierszyka, który każdy zna z przedszkola, czytał Państwu nie będę. Natomiast warto przypomnieć, że Wikipedia głosi, że niedźwiedzie budzą się ze snu zimowego w połowie marca. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.